Dzień dobry Państwu, podsumowanie weekendu, chociaż od razu Państwu powiem, że potwornie się musiałem powstrzymywać, żeby nie skomentować jednej rzeczy od razu na gorąco, wrzucić tak zwanego clickbaita, rzecz stosowaną powszechnie, a właściwie coraz powszechniej, czyli jedno jest zapowiedziane, widzimy zupełnie coś innego w środku, albo są to kompletne bzdury. Zaraz powiem, dlaczego powstrzymałem się przed tym clickbaitem, bo dzisiaj o nim powiem, natomiast nie na zasadzie clickbaita, tylko na zasadzie śmiania się z pewnych stwierdzeń promotorów, z pewnych okrzyków promotorów, z sytuacji, w której tworzy się story tam, gdzie tego story nie ma, ale to chwileczkę później, na początek oczywiście wszystko to, co się działo. Przede wszystkim w Monako i w Atlantic City, bo to są te dwie walki, tworzą te dwie gale, dwa miasta, w których obstawiałem wyniki 3-0. Państwo podliczą mnie, bo samemu to nie wypada, ile to w ostatnich 4 tygodniach wychodzi. Na pewno by Państwo nie stracili, obstawiając. Chociaż tak zawsze powtarzam, obstawiamy tylko tyle, ile możemy stracić. A jak w Ameryce, od razu w wszystkich tego typu loteriach jest, byłe wyniki niekoniecznie są gwarancją, że tak będzie w przyszłości, i dokładnie tak samo jest u mnie. Zaczniemy od Monako, bo ta gala u mnie była na początku. Specjalnych tutaj niespodzianek nie było, to znaczy powiem tak, Ustinow u Bokmacherów był faworytem w walce z Michaelem Hunterem, którego Państwo, jak Państwo wiedzą lub nie wiedzą, wiedzą się w tej chwili, ja osobiście lubię jako pięściarza, dlatego że zawsze lubię pięściarzy, którzy mają charakter, powtarzałem to wielokrotnie, a to jest tego typu pięściarz, który nie pęka, ma charakter, realizuje swój plan, wie o tym, że nie ma najlepszych warunków fizycznych na wagę ciężką, to jest idealny cruiser. Zresztą było to widać w walce z Aleksandrem Usykiem, gdzie przez połowę walki to była absolutnie równa walka z delikatnym wskazaniem, a właściwie niekoniecznie delikatnym, na Michaela Huntera. Także próbuje swoich sił w wadze ciężkiej, wygrał z Ustinowem, było wiadomo, że tą walkę, no to po prostu to trzeba będzie przepchać jakoś, bo pomysł Ustinowa na trafienie go jednym ciosem pięściarza, który jest 3 razy szybszy od niego, był od początku skazany na niepowodzenie, chociaż wiadomo było, że kiedy ten cios Ustinowa mógłby dojść głowy Huntera, no to mogło być różnie, no ale nie było różnie, na takim sporym ryzyku atakował, bo jeden z Państwa mi napisał, czy jeden z kolegów dziennikarzy chyba napisał, tego Huntera nic nie będzie, on tylko wali takimi cepami, no ale radziłbym koledze zapytać się pięściarzy, jak się walczy z rywalami, którzy są głowę wyżsi, no. Inaczej nie można, no bo jak z nią walczy z nim, uppercut, no to uppercut będzie się kończył gdzieś tutaj, no takie cepy, no to jest niezbędne, no tak walczył Monty Barrett z Wałujewem, tak walczył z Wałujewem, wielu pięściarzy walczyło tak z Wałujewem, tylko z jakiegoś doskoku, próba złapania go tutaj, no bo bijemy w gościa, który no jest wyższy od nas o, nie wiem, 20 cm, 15 cm, inaczej trafić się go nie da. Tutaj można zapomnieć jakiejkolwiek taktyce, ładnie zadawanych ciosach, żeby to ładnie wyglądało. Tu nie ma miejsca na ładnie, tu trzeba doprowadzić do skutecznego zakończenia. David Hay w walce z Wałujewem, bo właśnie jego nazwiska zapomniałem sekundę temu, jak Państwo się domyślili, no dokładnie tak walczył, no to były jakieś doskoki, próby złapania gościa jakimś takim zamachowym. To jest potwornie, potwornie trudna walka, zdecydowanie łatwiej walczy się w sytuacjach, kiedy można bić do dołu, no to każdy z pięściarzy Państwu to powie, natomiast trafienie takiego olbrzymia jak Wałujew, no nie jest to proste, no ładnie to nie wyglądało, no bo nie mogło to ładnie wyglądać, kiedy jeden pięściarz jest dobrym technikiem, jest sprawny, natomiast no, brakuje mu tych 20 paru kilogramów i kilkunastu centymetrów, żeby ten boks ładnie wyglądał. Natomiast ma charakter, wygrał przed czasem i bardzo dobrze, dlatego że lubię tego pięściarza, natomiast niekoniecznie lubię otoczkę wokół niego, bo Hasim Rahman, którego Państwo pamiętają, ja pamiętam bardzo dobrze, bo dzięki niemu wygrałem fajne wakacje w drugiej walce z Lennoxem Lewisem, no to jest pięściarz, który istniał na ringu tylko i wyłącznie dzięki swoim
fizycznym, niesamowitym umiejętnością. To był po prostu urodzony atleta. Hasim Rahman, nie mówię jego synu, tylko mówię o tym, który obecnie trenuje, o człowieku, który trenuje Michaela Huntera, to gdyby on się wziął za koszykówkę, futbol amerykański, jakikolwiek sport, byłby wspaniałym atletą. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności techniczne Hasima Rahmana, no to był horror. No, wszyscy wiemy, dlaczego Lennox Lewis przegrał w RPA z nim pierwszą walkę, ponieważ zamiast się przygotowywać, całkowicie zlekceważył rywala i występował na planie filmowym i kumplował się z Kliczką i całą ekipą hollywoodzką. I później poleciał zupełnie bez sensu i przegrał przez knockout. Oczywiście w Las Vegas odpłacił pięknym za nadobne, za co Lennox dziękuję bardzo jeszcze raz, ponieważ powiem Państwu taką małą ciekawostkę przy okazji tego, jak jestem, ponieważ Lennoxa znam troszeczkę długo, czyli znam go dosyć długo, na konferencji prasowej powiedział mi: postaw, będzie knockout przed 8 rundą. No i postawiłem parę złotych, knockout był, jak wiemy, przed 8 rundą, na konferencji prasowej, właściwie po konferencji prasowej Lennox mówi: postawiłeś? Ja mówię: postawiłem, dziękuję uprzejmie, wakacje są. Także do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Hasim Rahman nie jest dobrym trenerem. To jest trener, który może nauczyć charakteru, którego Michaelowi Hunterowi nie brakuje tak czy inaczej. Natomiast rzemiosła pięściarskiego niekoniecznie. Inaczej nie wierzę w to, że nauczy, ponieważ sam nigdy tego nie umiał. Ale brawa dla Michaela Huntera. Następna walka, waga junior ciężka, czyli Denis Lebediew, który wygrywa z White Delight, czyli z taką białą przyjemnością, bo taką ksywkę ma Wilson z Oregonu. Mówiłem o tym Państwu pięściarzu. Jego ksywka mówi wiele na temat tego, z którego obozu on się wywodzi. Tak jak wspomniałem, zbyt wiele na ten temat nie mogę powiedzieć, natomiast jak Państwo wiedzą coś na temat stanu Oregon, pewnych części tego stanu, które raczej no, lubią się trzymać, że tak powiem, tylko i wyłącznie we własnym gronie, w tym momencie białym gronie. Szkoda, że nikt nie zrobił paru zbliżeń na niektóre tatuaże Wilsona, no, który zaprezentował się w porządku. Natomiast tu jest pytanie, ponieważ część z Państwa również mi od razu napisała: nie jest to taki kompletny boom. Teraz jest pytanie, czy nie był to taki kompletny boom, czy najlepsze lata świetności Denisa Lebediewa mamy już dawno za sobą. Odpowiedź oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, leży po środku. Denis Lebediew robił co chciał. Ja nie wiem, jak tam jeden z sędziów punktował, bo ja dałem maksymalnie dwie rundy tutaj dla Wilsona, dlatego że no Denis robił co chciał. To była taka walka, której no po prostu no nie mógł przegrać. No to była walka o tytuł mistrza świata, który ma Aleksander Usyk, kolejna ze śmiesznostek WBA, ale o tym moglibyśmy mówić i robić oddzielne vlogi tak mniej więcej co dwa dni. Natomiast nie będziemy, bo Państwo sami doskonale wiedzą, jak to wygląda. Wygrana Lebediewa, chce walczyć z Usykiem na ringu. Podczas wywiadu powiedział, że jemu ta walka najbardziej się należy, on będzie naciskał na WBA, żeby tą walkę dostać. Znaczy nie on, tylko adwokaci Andrija Rabińskiego będą naciskać, żeby tą walkę dostać. Kompletnie bez sensu, wszyscy wiemy, jak ta walka by się skończyła. Poza tym Lebediew nie zasługuje na tą walkę. Lubię gościa, fajny, bardzo znam dobrze prywatnie całą ekipę wokół niego, nawiasem mówiąc Max, jego bezpośredni, nie powiem przełożony, tylko menadżer, powiedział mi, że na razie na temat ewentualnych rywali żadnych, czy jest to Krzysiek Włodarczyk, czy ktokolwiek inny, bo takie głosy już słyszałem ze strony promotorów, żadnych takich rozmów nie było, natomiast czy będą, to zobaczymy, bo na razie on celuje tylko i wyłącznie, on, czyli Lebediew, celuje w WBA. Wydaje mi się, że tutaj jakieś naciski będą ze strony ludzi, którzy mają pieniądze i dobrych adwokatów, natomiast nie zasługuje na tą walkę, bo Państwo i ja możemy wymienić przynajmniej 4-5 pięściarzy, którzy są na pewno lepsi od Lebediewa, zaczynając chociażby od Krzyśka Głowackiego, który z Lebediewem na dzień dzisiejszy na pewno by wygrał. Oczywiście mówię na pewno, bo to jest boks. Także prawda leży po środku, czy Lebediew jest taki słaby, czy Wilson taki dobry. Ja bym został przy tym, że może Lebediew nie jest słaby, ale Lebediew to zupełnie nie jest ten pięściarz. Już chociażby nawet ten, który przegrał z Muratem Gassijewem.
to jest pięściarz, który no, ma najlepsze lata za sobą, tak jak wspomniałem, no, z czasem jeszcze nikt nie wygrał i Lebediew nie będzie pierwszy. Także walka wyglądała tak, jak miała wyglądać. Specjalnej dramaturgii tutaj w ogóle nie było, inaczej, żadnej dramaturgii tutaj nie było. Nie lubimy takich walk, jeśli chodzi o pojedynki o tytuł mistrza świata, bo tutaj spodziewamy się jakiejś super rywalizacji, natomiast tej rywalizacji w ogóle nie było. Przeskakujemy teraz do ostatniej w historii gali HBO Championship Boxing. Ci, którzy z Państwa mnie poprawią, powiedzą, jak to ostatni, skoro 8 grudnia jest walka w Los Angeles, to ja powiem, no ale tamta walka nie jest, od razu odpowiem, że tamta gala to nie jest HBO Championship Boxing, to jest po prostu gala HBO. Ostatnia gala Championship Boxing odbyła się w Atlantic City, no i to pokazuje, ta gala pokazała, pokazuje, gdzie obecnie znajduje się HBO. No bo to byłaby, można by się spodziewać, koniec wspaniałej historii, wspaniałej telewizji, ludzi, pięściarzy, którzy tam walczyli. Fajnie, żeby na takiej gali zawalczył Pascal kontra Bivol, no ale nie w głównej walce wieczoru. Praktycznie jedynej takiej, która miała jakiekolwiek znaczenie rankingowe. Nie byłem zachwycony występem Bivola. Kolejna walka, w której wydaje mi się, że wypadałoby może bardziej dołączyć do teamu trenerów, którzy stawiają na agresywny sposób przygotowania pięściarza. Dlatego, że Bivol walczy bardzo ładnie dla oka. To się naprawdę fajnie ogląda. Te kombinacje, doskoki, to naprawdę się wszystko bardzo fajnie wygląda. Tylko jest jeden problem, niewiele z tego wynika. Ktoś się w tym momencie oburzy, powie, panie Przemku, jak to się niewiele wynika? Wygrał spokojnie na luzie z Pascalem. No właśnie, z Pascalem. Oczywiście, że wygrał na luzie, tam był chyba tylko jeden taki moment, 30 sekund, kiedy, czy tam 40 sekund, kiedy Pascal zaatakował i musiał Bivol włączyć wsteczny. Natomiast reszta to było obijanie rywala, który no niewiele mógł zrobić. Bivol to jest pięściarz, który w dalszym ciągu ma gdzieś tam zanotowany ten amatorski sposób boksowania, to znaczy liczba ciosów jakoś się przekłada na to, co widzą sędziowie i tych ciosów oczywiście jest nieporównywalnie więcej, to w ogóle statystycznie nie da się tego w ogóle porównać, wrzucam w tej chwili tabelkę kompu boksu, żeby Państwo mogli sami to zrobić, porównać, to znaczy nie ma porównania żadnego, jeśli chodzi o liczbę zadanych ciosów, trafionych, ciosy silne i tak dalej, wszystko po stronie Bivola. Natomiast no tutaj się zgodzę z komentatorami HBO, że to nie jest, to jest niekoniecznie to, czego się spodziewamy, a w każdym razie czego moglibyśmy się spodziewać po takim talencie. Natomiast jest pytanie, czy może to nie jest aż taki talent, jak nam się wydaje. Oczywiście, że jest to rewelacyjny pięściarz, ale czy jest to porywający pięściarz? Nie w dwóch ostatnich walkach. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Pozwoliłem sobie wrzucić taką uwagę, że gdybym miał dzisiaj, na dzień dzisiejszy, powiedzmy za 2 miesiące pojechać na galę, gdzie w głównej walce wieczoru walczyłby Artur Beterbiev, mistrz IBF, a po drugiej stronie byłby Dimitri Bivol, to ja bym postawił na Beterbiewa. Naprawdę postawiłbym na Beterbiewa, który ma tą samą determinację, mniejszą technikę oczywiście, natomiast zamiast bicia 3-4 ciosów, które z natury rzeczy nie mogą być takie silnie jak 1 czy 2, on dokładnie to robi. Beterbiev się nastawia na 1 czy 2 ciosy, podobnie jak Kowalew, które mają cię ściąć z nóg. Ciekaw jestem, jak zawalczyłby w tej walce Bivol, który musiałby być na lekkim wstecznym, bo musiałby, bo to nie jest tak, żeby szedł tak do przodu i dyktował warunki gry, jak było w pojedynku z Pascalem, bo z Beterbievem tego by się nie dało zrobić. Także na dzień dzisiejszy w chyba najlepszej kategorii w tej chwili wagowej, jaka jest, a widzimy w kategorii półciężkiej, to jest pojedynek, który chciałbym najbardziej zobaczyć. Wątpię, żeby do niego doszło. Dwa zupełnie inne teamy, aczkolwiek no, Bivol w tej chwili jest bez promotora ma, no, bo za nim stoi Andrzej Rabiński i World of Boxing, natomiast bez stacji telewizyjnej, bo miał umowę z HBO, która wygasła w sobotę wieczorem, łącznie ostatnim gongiem walki z Jeanem Pascalem, który jest fajnym bokserem, który nie poddaje się, czasami powinien go poddać nawet narożnik, bo to widać, nic z tego nie będzie, natomiast czy to pokazuje nam, jak dobrym pięściarzem jest Bivol? W mojej opinii nie. Także to są te dwie walki, te trzy walki, które chciałem omówić z dwóch miejsc, teraz to, co mnie tak zbulwersowało.
na początku, przy tym, przy długim wstępie, co Państwu mówiłem, powiem Państwu jedną rzecz. Tego typu, ja lubię Eddie Hearna, bo to jest facet, który coś usiłuje zrobić, zamieszać w tej historii. Podpisał kontrakt z Canelo, nie trzeba będzie płacić $80, żeby oglądać Canelo. Natomiast niektóre wypowiedzi Eddiego, no to naprawdę, ja nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Chodzi mi oczywiście o to, Kownacki jednym z potencjalnych usyk, może walczyć między innymi z Kownackim, bo jego nazwisko wymienił również nazwiska Chisory, Millera, White'a, Ortiza. Eddie, ja proponuję wymienić jeszcze tak: Muhammad Ali, George Foreman, Michael Moorer, Mike Tyson, wszystkich można wymienić. To się w którymś momencie robi naprawdę śmieszne, no bo to są właśnie te clickbaity, o których mówiłem. Adam Kownacki ma walkę w styczniu, wiemy z kim walczy, więc mówienie na temat Kownackiego, że to może być ewentualny rywal Usyka, jest kompletnie bez sensu. Pomijam fakt, że w chwili obecnej, ja wiem, że tam są powiązania między Kownackim i Eddie Hearnem poprzez menadżera czy agenta, wszystko jak nazwiemy, Kownackiego. Natomiast no, Kownacki na razie walczy dla Premier Boxing Champions i Ala Haymona, no bo ustalmy, to jest w tej chwili jego miejsce pracy Adama, więc wrzucanie go tam, ja nie rozumiem celu tego, poza tym, że to ma być ten clickbait, żebyśmy nacisnęli w Polsce Kownacki kontra Usyk. Kompletne bezsensowne tego gadania, takiego, z którego wiadomo, że nic nie wynika, no bo jeśli pomyślimy 5 sekund, jak już klikniemy, no, o czym ten Eddie Hearn mówi, jak przecież za półtorej miesiąca czy za 2 miesiące Adam w ogóle walczy z kimś innym, to tego trzeba, wypadałoby się zapytać Usyka, co na ten temat mówi, bo jak Państwo zwrócą uwagę, to Usyk na ten temat nie mówi w ogóle nic, ani jego ekipa z K2 Ukraina kompletnie na ten temat się nie wypowiadają. Także po co? Za dużo tego gadania. No pamiętamy gadanie ze strony Eddiego, że nigdy w życiu nie będzie walki Wilder Fury, która będzie za 6 dni. Nawiasem mówiąc, o tych Państwa, którzy mi się pytają, czy ja tam będę, proszę Państwa, ja traktuję mój zawód poważnie. Oczywiście, że będę w Los Angeles. Od czwartku mają Państwu przekazy bezpośrednio z Los Angeles z walki Fury Wilder. Ale tych takich opowieści jest mnóstwo. I po co? I później to się okazuje, że to jest kompletna nieprawda, albo przeczytaliśmy coś, u mnie Państwo tego nigdy nie zobaczą. Ja nie będę mówił o rzeczach, które są nawet nie nieprawdopodobne, tylko nieprawdopodobnie i nieprawdopodobne, bo to są klasyczne opowieści. Adam Kownacki walczy z Washingtonem, to wiemy, znamy datę, w styczniu w Nowym Jorku, jak tą walkę wygra, będziemy rozmawiali na inne tematy. Chyba że Państwo chcą, żebym po prostu wrzucał takie rzeczy, które za 3 dni się okaże, że są kompletnie nieprawdziwe, bo po co? Albo 4 dni, albo ktoś coś powie i bo to... Ja wiem, na czym to polega. To polega na tym, że po prostu kto to powiedział, więc powiedział to Eddie, więc musimy to powtórzyć. Nie, nie musimy powtórzyć, bo wystarczy, że włączymy szare komórki i zdamy sobie sprawę, że to kompletna bzdura jest. To taka uwaga, ale teraz parę takich... Rzeczy, mówiłem o tym HBO Boxing. To zakończenie tej pięknej historii jest tragiczne, no bo no ta walka w Atlantic City, teraz w Los Angeles, dołączona do gali, gdzie miał walczyć Chocolatito, który już walczyć nie będzie, bo wiemy, że odniósł kontuzję, dołączenie na przykład Clarissa Shields, która twierdzi, że jest greatest of all time, czyli najlepsza w historii, a nie potrafi dać sobie rady z jakimiś tam paniami, które na przykład mają zerowe doświadczenie. No to jest bardzo, bardzo smutne zakończenie wspaniałej ery HBO, no bo ja bym się spodziewał jakichś nieprawdopodobnych walk, kończymy z jakimś niesamowitą przebitką. Zamiast tej niesamowitej przebitki jest smutek, pusty i trwoga. Takie informacje dodatkowe, które dostałem od na przykład kolegów. Wiemy, że Daniel Dubois wystąpi wkrótce. Przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Wrócę troszeczkę, nie będę nagrywał od początku. Państwo mogą przesunąć. Mówiłem o Michaelu Hunterze. Dlaczego uważam, że jest błędem? Trzymanie Hasima Rahmana jako człowieka, który jest odpowiedzialny za jego karierę. Po walce Michaela Huntera, jeden z dziennikarzy zapytał Michaela Huntera, co dalej. Michael Hunter, nie wiem, mówi,
prawdopodobnie mam jakieś propozycje wystąpienia na gali w Londynie od Ahern, ale na ten temat jeszcze nawet nie chciałbym rozmawiać. Po czym wskakuje na ekran Hasi Rahman, mówi: no jak to? Przecież wiadomo, że my tą galę już bierzemy, my oczywiście, że tam wystąpisz. Nie? Patrzy się na niego Hunter jak na jakiegoś człowieka, który ma trzy głowy. No bo jak widać, Hasim Rahman nie przegadał tego detalu, że chłopak zamiast odpocząć po dwóch walkach, nie wiem, w ciągu 4 czy 5 tygodni, musi po raz kolejny wyskoczyć na ring, tylko no wiadomo, że Eddie Hearn płaci dobrze. Ta działka ze strony Michaela Huntera do Hasima Rahmana też na pewno jest przyzwoita, więc tutaj kasa się musi zgadzać. Natomiast moim zdaniem to jest błąd. Jeśli szczególnie to będzie Carlos Takam, to jest zdecydowanie za szybkie prowadzenie tego zawodnika. Ja wiem, że on lubi walczyć, no ale bez przesady. Absolutnie bez przesady. Dajmy mu odpocząć miesiąc czy drugi, ale jestem pewien, że tam dorzuci Eddie 20 czy 50 tysięcy. Procentowo to się będzie zgadzać dla Hasima Rahmana i zobaczymy Michaela Huntera, chociaż nie powinniśmy. Chłopak powinien odpocząć, bo po takiej walce z Ustinowem to jednak parę tygodni wypadałoby przynajmniej nic nie robić. Ostatnia uwaga na temat wagi ciężkiej. Wiemy, że walczy Daniel Dubois, ma zaledwie 21 lat. Gala w Londynie, jego rywalem będzie Koyanu, to jest ten sam, który walczył ostatnio z Ortizem i Parkerem. Wiem natomiast, że propozycję walki z Danielem Dubois otrzymał dwóch Polaków, Siwy i Różański. Jeden i drugi jest wyżej w rankingach chociażby bokserku niż wspomniany Koyanu, bo Różański jest 75, Siwy 140, Koyanu 170. Natomiast decyzja taka czy inna, ludzie związani z tymi pięściarzami w Polsce na pewno dobrze przemyśleli tą sytuację i Daniel Dubois to ma być taka nowa, tam ma być to taki nowy Anthony Joshua, czy będzie to się przekonamy. Wielu z Państwa pyta mnie, co ja myślę na temat tego zawodnika. No na razie niewiele, dlatego że poczekam, aż będzie walczył z rywalami, którzy przeciwstawią mu się. Tu nie chodzi o to, o rywali, którzy wygrają jedną albo dwie rundy, a takich jest mało, tylko rywali, którzy będą od początku do końca stawiali opór i spróbowali przynajmniej dyktować swoje warunki gry, bo do tej pory takich sytuacji w walkach Daniela Dubois zbyt wiele nie było. Także na jego temat przyjdzie jeszcze namówić. Państwu dziękuję za uwagę. W środę Kto pyta, nie błądzi, a tak jak wspomniałem parę minut temu, od czwartku przekazy bezpośrednio z Los Angeles z walki Tyson Fury kontra Deontay Wilder. Tyson dorzucił, że ale ich zrobiłem w konia, bo myślą, że jakiegoś frajera złapali angielskiego, który jest gruby, ciężki i da się znokautować. No tak specjalnie tak nie myśleli, podejrzewam, no bo 15 milionów dolarów się nie płaci jakiemuś tam frajerowi, którego łatwo znokautować, jeśli nie robi z tego pay-per-view w Stanach Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, za drogie pay-per-view, bo to jest $80 plus podatki, to jest kupa pieniędzy. Nie mogę się doczekać, bo z punktu widzenia wagi ciężkiej, co byśmy nie mówili, niepokonany kontra niepokonany, czyli Deontay Wilder kontra Tyson Fury, od czwartku bezpośrednio zaplecze, wszystko co się dzieje poza, Państwo będą mogli zobaczyć w moich przekazach, zakładając, że samolot doleci. Najlepszego, do następnego razu, pozdrawiam serdecznie.